Witam wszystkich. Dzisiaj pogadamy sobie trochę dla mnie o jednym z większych main eventów 2018 roku, czyli wielkim turnieju organizowanym przez Bellatora jak za dawnych lat. Jeżeli oglądacie mnie trochę dłużej, wiecie, że kocham wagę ciężką, a w tym momencie dostałem chyba najbardziej nahypowaną galę ostatnich lat. Będą tam tacy zawodnicy jak Fedor Emelianenko, uważany za jednego z najlepszych zawodników MMA, mistrz legendarnej organizacji Pride. Na początku kariery wygrał 31 walk z rzędu, nie licząc przegranej przez głupią dyskwalifikację. Wygrywał z najlepszymi, jednak nigdy nie zawalczył dla UFC. Frank Mir, były mistrz UFC, uważany za jednego z najlepszych zawodników technicznie na świecie. Dwa razy zdobywał pas tak zwany Interim Champion, jednak nie udawało mu się zakończyć tych głównych mistrzów, z wyjątkiem Tima Silvy. Roy Nelson, weteran UFC, jego nokauty przyprawiają zakłopotania, wygrywał z wieloma naprawdę wielkimi zawodnikami. Rampage Jackson, trzykrotnie przegrywał w finałach turnieju Pride w wadze półciężkiej. Gdy wszedł do UFC, wygrał pas pokonując samego Chucka Liddella, miał szansę zdobyć pas drugi raz, jednak przeszkodził mu w tym John Jones. Charles Sonnen, trzykrotny pretendent do pasa. Był jedynym zawodnikiem w historii UFC, który przez wszystkie 5 rund umiał dominować nad Andersonem Spiderem Silvą. Jednak za każdym razem magia zadziałała. King Mo, znany ze swoich występów w Bellatorze, zasługuje po prostu na to, by przysiąść ten pas. Ostatni pojedynek wygrał z Rampage'em Jacksonem. Matt Mitrione i Ryan Budner. Są to doświadczeni zawodnicy idący ciągle w górę. Teraz tak, jeżeli gala byłaby organizowana 5 lat temu, normalne, że jarałbym się bardziej. Ale i tak zobaczyć takie pojedynki to zaszczyt sam w sobie. Niestety będę bał się tego, że turniej może najpewniej wygrać Ryan Budner. Jest najmłodszy i ma szczyt swojej kariery. Jedynym minusem dla niego będzie to, że nie jest prawdziwym ciężkim i w tym górują nad nim inni. Jestem pewien, że Bellator będzie chciał zestawić Fedora i Mata po raz drugi, ponieważ Fedor strasznie ich o to prosi. Ale na razie mamy na przykład ogłoszoną walkę Fedora Emelianenko i Franka Mira, czyli jednych z fajniejszych zawodników MMA. Pytacie, za kim jestem? Ogólnie chciałbym, żeby wygrał cały turniej Fedor Emelianenko i pokazał wszystkim, że to on górował zawsze nad wagą ciężką. Jednak sądzę, że te jego lata podziałają. Frank Mir po ostatniej walce pokazał, że przebrał bardzo, bardzo na wadze. Nie rusza się tak jak wcześniej i według mnie Fedor wygrał tą pierwszą walkę. Jednak potem może być coraz, coraz trudniej. Lata tu jednak będą działały. Dobra, piszcie mi, jakie zestawienia z tych walk chcielibyście zobaczyć. Ja się mega jaram. Mam nadzieję, że ten cały event wyjdzie świetnie i zarobią sobie na tym kasy oraz zbiorą dużą ilość fanów. Bellator to w końcu druga najlepsza organizacja na świecie, co nie? Dobra, lajkujcie ten film, żeby trafił do jak największej ilości Polaków, ponieważ moim zdaniem jest to taki main event, że powinien go zobaczyć każdy fan MMA. Dobra, lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie i do zobaczenia.